Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku mamy do otwarcia jedno pudełko, w którym już pewnie Wam sugeruję tytuł, co jest. Ale to pudełko jest naprawdę dość duże. Zainteresowałem się ostatnio hulajnogami elektrycznymi i pomyślałem, że osoby, które mnie oglądają, też mogą być zainteresowane takim sprzętem. Dlatego dostałem do testów hulajnogę TechLife X7 i będziemy ją dzisiaj sobie otwierać, otworzymy, zrobimy sobie unboxing, zobaczymy, co jest w środku. Jeżeli będzie trzeba coś złożyć, to złożę. Nie wiem, czy ona jest w środku złożona, czy rozłożona, czy trzeba coś skręcać, czy trzeba coś kalibrować. Zobaczymy, czy jest to łatwe i przyjemne. Otworzymy sobie to razem, także dzisiaj postaram się ją złożyć, a też postaram się przygotować dla Was film z jazdy testowej tą hulajnogą, żeby Wam pokazać, co i jak i czy jest to warte swojej ceny. Jak na razie karton wygląda bardzo obiecująco. Mam nadzieję, że będzie ta hulajnoga bardzo duża i potężna. A co będzie w środku, to zaraz zobaczymy. Także już zapraszam Was do unboxingu. Pierwszy raz na tym kanale jest unboxing tak dużej rzeczy, także spróbuję to ogarnąć na dwie kamery. Jedną kamerą będziecie widzieć wszystko, co tutaj jest w pudełku, a na drugiej kamerze jest szerszy kadr, gdzie będzie mnie widać. Także zaczynamy rozpakowywanie. Zobaczymy, co się tam kryje. Dobra, cięcia chyba już więcej nie będzie. W środku nie wiem, czy widać. Widać, że jest hulajnoga, bo widać jakąś oponę. Widać też tutaj coś w folii bąbelkowej, chyba kierownicę. Jest też jakaś smycz na pewno. Dobra, zaczynamy wyciąganie. Co to jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tutaj też coś jest zapakowane, chyba zestaw kluczy, też nie wiem, zaraz będziemy patrzeć. O! Ale ona jest ciężka. Powinna mieć jakąś nóżkę z tego, co widziałem, jest z tyłu nóżka. Oprę ją. Dobra, w tym momencie wydaje mi się, że karton nie będzie nam potrzebny. Tak wygląda hulajnoga po wyciągnięciu z pudełka. Są jakieś dwa opakowania chyba z częściami, z kluczami. Zaraz je otworzymy. Jest hulajnoga złożona. Podejrzewam, że trzeba podnieść to do góry. Ok, podniosłem to do góry. Tu wydaje mi się, że trzeba podokręcać te dociski. I pewnie złapać na te dwie obejmy. Myślę, że to widać tutaj. Ok, mocno dochodzi. No dobra, trzyma się sztywno. Teraz co dalej z tym? Tu jest pewnie kluczyk. Tak, jest kluczyk do hulajnogi. W sumie dwa kluczyki, pewnie jeden zapasowy, to jeden schowam sobie w biurze. I teraz zobaczymy, co tutaj dalej możemy z tym zrobić. Może jest tam instrukcja w tych pudełkach. Ok, otworzę te opakowania, zaraz zobaczymy. No tak, jak mogłem się nie domyślić, tutaj jest ładowarka, bo jakoś musimy przecież zasilać naszą hulajnogę. Chyba są nawet dwie ładowarki, bo ona chyba ma dwie baterie. Tak, są w niej dwa gniazda do ładowania, zaraz Wam pokażę. I są dwie ładowarki do ładowania. Ok, na razie to nie będzie mi potrzebne. I co mamy tutaj jeszcze? Zaraz zobaczymy. Tak jak podejrzewałem, tutaj jest zestaw kluczy, nie wiem, czy będzie widać, może tak przykucnę, jest zestaw kluczy, jeden i drugi, do pewnie skręcania tej hulajnogi. Zobaczymy, czy coś trzeba będzie podokręcać. Egzemplarz wygląda na prawie nowy, też podejrzewam, że to jest jakiś do testów. Tak czy inaczej, fajnie, że dostałem ten egzemplarz do testowania, będzie można pojeździć i coś nowego pokazać na kanale. Ok, okazało się, że hulajnoga ma też jakieś naklejki. I jest chyba jakaś instrukcja, tak. Jest instrukcja, gdzie jest pokazane, co i jak można złożyć. Nie, instrukcja dotyczy tylko montażu torby, także nie było tutaj instrukcji, chyba że gdzieś w kartonie jest. Ale poradzimy sobie. To możemy schować. I teraz tak, żeby zamontować tą kierownicę,
zaraz wezmę trochę tak, bo tu chodzi o to, żeby tą kierownicę zamontować i musimy ją na pewno zrobić w ten sposób. I muszę to teraz jakoś tutaj przyczepić, czyli trzeba pewnie odkręcić te śruby i włożyć tą kierownicę do środka. Także spróbujemy. Dobra, już prawie jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o te śrubki. Wiadomo, kierownicę musimy tylko do transportu złożyć, czyli tak jak w kartonie do niej przyszła, no to ktoś musiał to rozkręcić, żeby ktoś mógł skręcić. Od razu ustawię kierownicę. Ale ona jest duża, ta hulajnoga, naprawdę. Ok, kierownica wygląda na dokręcona dobrze. Pewnie jeszcze tak będę ustawiał sobie później. To wydaje mi się, że jest na uchwyt na tą torbę. Trzeba będzie przeczytać, jak to złożyć. Zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest uchwyt na torbę. Czyli to jest jakiś haczyk chyba, że możemy torbę z zakupami sobie położyć. Dobra, czyli to na rzepy. Jakoś pewnie tutaj. To zaraz ogarniemy. No dobra. Torba się trzyma. Chcę jeszcze sprawdzić tutaj docisk tej kierownicy, bo znaczy kierownicy tej ramy, bo coś się rusza. Także zobaczymy, bo to podejrzewam, że na tych dociskach trzeba wyregulować. Ok, dociski wyregulowane, spróbujemy ją odpalić. Jest naprawdę spora. Ok, wkładam kluczek w stacyjkę. Zobaczymy, co się stanie. 58,2, podejrzewam, że to jest napięcie. Wyświetlacz też udało się uruchomić. Chwilę to trwało, zanim rozkminiłem, ale te klamry, tutaj dwie, które są, jak je polozujemy, no to możemy podnieść to do góry. Nawet można troszeczkę tutaj poluzować na tych zaciskach. I podniesiemy do góry, to możemy złożyć. Jak złożymy, no to mamy dobrą pozycję do transportu, na przykład, żeby do samochodu ją schować i gdzieś pojechać, nie wiem, na wczasy i mieć tą hulajnogę ze sobą. Teraz jak ją podniesiemy, zapinamy klamry. Klamry muszą być dość dobrze zapięte, no i hulajnoga jest gotowa do jazdy. Tu mamy jeszcze uchwyt na smartfona, możemy zobaczyć, czy działa. Tu jest na śrubie, czyli śrubą rozkręcamy. No i później skręcamy. Dobrze jest na śrubie, bo jeżeli chodzi o sprężynę, to podczas jazdy mogłaby nam wypaść. A tak to mamy fajnie to zrobione pod naszego smartfona. Ja go wyciągnę. Hulajnoga wygląda bardzo porządnie. No te wszystkie amortyzatory wyglądają bardzo porządnie. Ja jestem dość wysoki, tak jak już mówiłem, też nie należę do najmniejszych osób i jak na nią stanę, no to widać, że ona się nie połamie. Nie boję się na niej jechać. Hulajnoga dodatkowo ma tutaj stacyjkę, jak przekręcimy kluczek, no to pokazuje nam się napięcie. Pokazuje tu 58,1, chyba to jest napięcie, nie jestem jeszcze pewien. No i tutaj mamy ten standardowy kontroler, który widziałem już w jakiejś hulajnodze u kogoś. Może też był Techlife. No i tutaj potem, że jest manetka gazu, tu jakieś możemy robić sobie, o, są gir, czyli biegi. Na razie jeszcze nie wiem, podejrzewam, że trzeba się odepchnąć, żeby ona pojechała. No i bardzo dobrze, bo jakbym teraz nią wyrwał, to ten potwór mógłby naprawdę narobić szkód tutaj w biurze. Także wyłączam stacyjkę, mogę zabrać klucz ze sobą i no i teoretycznie niech mnie nie odpali, no ktoś mógłby ją ponieść, ale podejrzewam, że mogłoby to być to ciężkie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Widać, że złożenie jest bardzo proste, nie zajmuje zbyt dużo czasu. Tak naprawdę wyciągamy prawie gotowy produkt z pudełka. Musimy tylko skręcić kierownicę, no bo do transportu by było ją ciężko włożyć do pudełka, także ona jest wyciągnięta. W pełni rozumiem producenta, jest to bardzo przemyślane. Po zamontowaniu tych czterech śrub, jak mamy w komplecie właśnie klucze imbusowe do przykręcenia, jest to bardzo proste. Ja dałem radę, także każdy da radę. Chcę jeszcze dla Was przygotować film z jazdy testowej z tej hulajnogi. Jeżeli macie jakieś pytania a propos tej hulajnogi, piszcie je w komentarzach, ja postaram się to odpowiedzieć Wam na te pytania. Na razie to jest tylko unboxing. Ja też nigdy nie miałem jeszcze hulajnogi elektrycznej, gdzieś tam tylko sobie jeździłem na wakacjach wypożyczając hulajnogę. No i u nas w Olsztynie też wypożyczyłem sobie jakieś hulajnogę, żeby sobie pojeździć, ale widzę, że to jest sprzęt innej klasy, totalnie innej klasy, jest potężna, jest duża, czuć, że jest tutaj kawał metalu. No i myślę, że trzeba będzie uważać, jeżdżąc na niej. Także myślę, że to nie jest zabawka dla dzieci, tylko dla dużych chłopców. Jak zawsze, przypominam Wam o sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam możecie kupić drony i akcesoria. Akurat hulajnóg nie ma jeszcze, może kiedyś się pojawią.
z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle, dzięki, do zobaczenia, cześć!